Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu zajmiemy się animacją i chciałem dzisiaj powiedzieć o edytorze krzywych F. Jest to edytor, który zajmuje się podstawową edycją własności związanych z animowaniem obiektów. No więc na początku pokażmy sobie, o co chodzi. Przypomnę przy okazji, jak można zrobić prostą animację w Blenderze. Na samym dole okna mamy Timeliner. W Timelinerze mamy start i koniec animacji, bieżącą klatkę, w której w danej chwili znajduje się nasza scena, oraz przyciski sterujące typu ruch do przodu, ruch do tyłu, przewijanie itd. Dodam do sceny obiekt, który będzie zwykłą kostką. Ta kostka to jedna z najczęściej używanych chyba rzeczy w Blenderze. I tę kostkę za chwilkę zanimujemy. Aby to można było zrobić, wyświetlę sobie jeszcze pasek narzędzi, ten, który jest z prawej strony. On pokazuje mi tutaj taki parametr jak location. Location będę zmieniał, jest to położenie obiektu. Przesunę kostkę na sam brzeg mojej siatki. Jestem teraz ustawiony w klatce numer 1, dlatego że tutaj jest jedynka. No i teraz jeżeli wcisnę klawisz I, ewentualnie nacisnę klawisz I trzymając mysz na położeniu obiektu, to w tym momencie dodam keyframe'y. Jest pewna zmiana w Blenderze, używam teraz wersji 2.63.18. Otóż naciśnięcie klawisza I powoduje, że klucz na położenie obiektu dodaję w każdej ze współrzędnych osobno. I tak samo jeżeli ten klucz usuwam, mogę osobno usunąć klucze ze wszystkich poszczególnych składowych położenia. Poprzednio to działało tak, że naciśnięcie klawisza I dodawało od razu wszystkie trzy współrzędne, podobnie jak wybrałbym z menu po naciśnięciu klawisza I polecenie Location. Wtedy dostaję od razu wszystkie trzy położenia natychmiast zakluczowane na każdej z osi. Jeżeli teraz przesunę się w klatkach, na przykład do klatki 50, używając lewego kliku na timelinerze, to mogę ustawić nowe położenie obiektu, które będzie w tej klatce obowiązywało. Może to być na przykład krańcowa z prawej strony. Znowuż na mojej siatce naciskam klawisz I, dodaję location i w tym momencie obiekt jest gotowy do animacji. Przypomnę też, że ustawić koniec animacji można zmieniając wartość parametru end w sliderach, tutaj ewentualnie ustawiając mysz na timelinerze, naciskając klawisz E. W tym momencie koniec zostaje ustawiony w tym miejscu, w którym miałem wskaźnik bieżącej klatki. No i widać, że na obszarze mojej animacji, która jest tym jaśniejszym szarym obszarem pokazana, odbywa się ruch kostki. Jeżeli uruchomię tę animację naciskając Alt-A, to w tym momencie animacja będzie się powtarzać cyklicznie, po dojściu do końca zacznie się od początku. Tak wygląda prosta animacja. I teraz, gdybym chciał zmienić specyfikę tego ruchu, nie mam tutaj zbyt wiele możliwości. Musiałem skorzystać z edytora animacji, który jest tak naprawdę zorientowany na edytor krzywych F. Przejdę zatem do widoku z animacją. Mam tutaj edytor animacji. Normalnie to nazywa się po angielsku chyba animation. I tutaj są różnego rodzaju ustawienia. Widać, że moja animacja od razu się zatrzymała. Nacisnąłem jeszcze na przykład Escape. Ustawię sobie scenę w widoku ortogonalnym z góry, aby było widać dokładnie, co się dzieje. Powiększę troszeczkę okno timelinera. Natomiast to, co nas dzisiaj najbardziej będzie interesowało, to jest obszar znajdujący się tutaj, w tej lewej części ekranu. To jest edytor krzywych F. Aby nie przeszkadzały nam inne rzeczy, to może zamknę do przyta, którego tam miałem na górze. No i teraz w edytorze krzywych F widzę taką ładną krzywą czerwoną i jakieś parametry na panelu z lewej strony. Prawdopodobnie już wiemy, że ten panel po lewej stronie to jest lista akcji i lista obiektów, które zostały zakluczowane. Natomiast na wykresie tutaj znajduje się wykres jakiegoś parametru, który jest z lewej strony możliwy do wybrania. Jeżeli rozwinę tę listę, to zobaczę, że w grupie Location, czyli w tej grupie, którą kluczowałem, znajdują się trzy składowe. To jest składowa X, Y, Z związana z Location. Mogę w tym edytorze kliknąć na każdą z tych składowych, powodując, że będzie ona wybrana. Wybrana składowa jest rysowana w tej liście na biało, wyróżnionym jasnym kolorem i wtedy również widać pogrubienie danego wykresu. W przypadku, gdy kliknę na Y Location, pozornie nic się nie dzieje, ale dzieje się tak dlatego, że wykres jest całkiem płaski. Znajduje się na osi 0 w tym miejscu i pokrywa się dokładnie z tym zielonym wskaźnikiem, dlatego nie było go początkowo widać. Tak samo jest z osią Z. Oś Z również jest płaska i poprzednio była zasłaniana. Ten wskaźnik włosowy, zielony, krzyżowy, nazywany jest kursorem. I mogę ten kursor wyłączyć, zostawiając sobie tylko wskaźnik pionowy bieżącej klatki, podobnie jak w timelinerze. Aby wyłączyć ten poziomy fragment, wystarczy tylko wziąć menu View i wybrać opcję Show Cursor. W tym momencie ten kursor znika i teraz jest troszeczkę bardziej czytelny obraz, jestem bardziej do takiego widoku przyzwyczajony. Teraz, aby pracować z tymi krzywymi, trzeba wiedzieć, co one oznaczają. Te krzywe mogę sobie odpowiednio ustawić, skalując za pomocą kółka myszy, czy też środkowego przycisku myszy wciśniętego razem z klawiszem Ctrl.
Tego typu kombinacja powoduje, że mogę w poziomie i w pionie skalować swój widok i dzięki temu dostosować go do optymalnej wygody pracy. Jeżeli chciałbym, aby wszystko się pojawiło w widoku bez potrzeby jakiegoś skalowania, mogę wcisnąć klawisz Home i wtedy następuje automatyczne przeskalowanie całego widoku tak, aby się mieścił na ekranie. Bieżąca klatka to jest ten zielony pionowy obszar, natomiast krzywe, które zaznaczyłem w panelu po lewej stronie, oczywiście mogę z shiftem zaznaczyć kilka z nich, będą tutaj rysowane pogrubionym, że tak powiem, rodzajem kreski. No i teraz tak. Taka krzywa jest zorientowana w płaskim układzie współrzędnych, w którym na osi X, czyli tej poziomej osi, mamy odłożony czas. A więc czas to jest ta współrzędna pozioma. Natomiast współrzędna pionowa to jest danego rodzaju parametr. W tym przypadku to jest na przykład położenie na osi Z, albo położenie na osi X, albo jakieś inne rzeczy, które tutaj możemy sobie dodać. Położenie na osi X, jak widać, zmienia się w taki fajny sposób. Takie S wydłużone tworzy taki znak całki jakby. To jest specyfika i charakterystyka tego ruchu, który tutaj zrobiliśmy. Natomiast położenie w osi Z jest stałe i dlatego reprezentowane jest przez prostą, poziomą kreskę. Kreska ma niebieski kolor, dlatego że oś Z również jest skojarzona z kolorem niebieskim, ale te kolory możemy sobie tutaj pozmieniać. Teraz, aby zrozumieć, jak działa ten wykres i co on tak naprawdę znaczy, przyjrzyjmy się temu, co jest na osi X. Oś X jest teraz ustawiona w taki sposób, że widzę, jak zmienia się w czasie, powiedzmy sobie od początku, od zerowej klatki, położenie w osi X, no właśnie w trakcie upływu kolejnych klatek. Nie powiedziałem jeszcze, ale ta oś tutaj wyraża czas, który teraz jest podawany w wartościach zgodnych z numerem klatki. A więc przez pierwszych 10 klatek, jak widzę, położenie na osi X wynosi minus 8, później troszeczkę rośnie, po 5 klatkach wynosi już niecałe minus 8, a gdzieś tak w okolicach 15 klatki wynosi minus 5. Możemy to sprawdzić łatwo. Mamy tutaj przecież widok 3D i duże kratki, które mam nadzieję, że są widoczne, będzie można policzyć i się przekonać, czy to rzeczywiście jest wartość równa minus 5. Minus 5 dlatego, że tu jest minus 5. A więc liczę raz, 2, 3, 4, 5. I to jest na lewą stronę od wartości 0, a więc to jest wartość ujemna na x i to jest rzeczywiście minus 5. Jeżeli włączę sobie narzędzia, widzę również, że współrzędna x-owa jest bliska wartości minus 5, ale nie jest dokładnie minus 5. To dlatego, że ta krzywa, którą tutaj mam, nie jest linią prostą, tylko czymś w rodzaju takiej dziwnej, złożonej paraboli. To też nie jest parabola, ona składa się z dwóch parabol tak naprawdę, ale nieważne. No więc teraz tak. Obserwując położenia, które mam na osi y-owej tutaj, które dotyczą mojego parametru, mogę łatwo przewidzieć, w którym momencie obiekt znajdzie się w którym miejscu na scenie. Na przykład w klasce 32, tak jak tutaj mam na wskaźniku pokazane, współrzędna mojego obiektu wynosi coś powyżej 3. Jeżeli tak popatrzę, to rzeczywiście tak jest. A więc myślę, że związek tej krzywej z położeniem obiektu powinien być jasny, przynajmniej dla położenia na osi x. Oczywiście z położeniem na osi y jest dokładnie tak samo. No i ze wszystkimi innymi parametrami również tak jest. No i teraz to, co chciałem pokazać, to w tym edytorze, co można zrobić z takim obiektem, jak skontrolować jego ruch. W chwili obecnej obiekt wykonuje poruszenie się od współrzędnej gdzieś tak minus 8 do współrzędnej rzędu 8. I to jest ruch, który na początku jest powolny, później przyspiesza i na samym końcu znowuż wyhamowuje. Gdybym chciał, aby ten ruch był gwałtowny i odbywał się na przykład bardzo szybko, później w samym środku układu powinno być zwolnienie, dajmy na to, a następnie znowuż przyspieszenie aż do końca, to musiałbym zmienić tę krzywą. Tego nie można było zrobić z widoku 3D, dlatego właśnie potrzebny jest mi ten edytor. No i teraz, wiedząc, jak pracują te krzywe, mogę łatwo taką zmianę wprowadzić. Aby obiekt, który ustawię teraz na samym początku swojej drogi, rozpoczynał ruch gwałtownym skokiem, muszę tę krzywą, która tutaj jest, ustawić w ten sposób, aby była bardziej pionowa. Im bardziej ta krzywa jest nachylona, tym ruch następuje szybciej. A więc wystarczy, że złapię za ten uchwyt, który jest tutaj, w tym miejscu. Jest to uchwyt zwykły krzywej Beziera i ten uchwyt mogę ustawić w ten sposób, aby krzywa zaczynała się prawie prostopadle do góry. Dociągnę go mniej więcej do tej pozycji. Tak samo mogę zrobić również z ruchem, który będzie się kończył. W tym miejscu odbywa się już zakończenie ruchu kostki. To jest koniec mojej animacji, klatka 50. Tutaj również mogę złapać za ten uchwyt, który jest po lewej stronie mojego punktu keyframe'owanego i ustawić go w taki sposób. Jeżeli zrobię tego typu modyfikacje, to moja krzywa z poprzedniego wydłużonego S teraz staje się takim przekręconym, wydłużonym S. Ale powoduje to, że na samym początku ruchu w tym miejscu kostka porusza się szybko, później zwalnia, później znowu zaczyna przyspieszać, ponieważ ruch jest bardziej
szybki. Wtedy, kiedy ta krzywa jest bardziej nachylona, zresztą najlepiej będzie, jeżeli to zobaczymy. Zobaczyć, zwolnienie jest po środku, na początku było przyspieszenie i kończy się ten ruch również przyspieszeniem. Myślę, że takie proste ćwiczenie powinno dać do zrozumienia tym, którzy jeszcze nie rozumieją dokładnie, o co tu chodzi, jak można panować nad prędkością ruchu. Gdybym chciał, by kostka rozpędzała się powoli, a później nagle uderzała w jakąś niewidzialną przeszkodę, musiałem tą krzywą zmodyfikować jeszcze inaczej. Na początku robimy rozpędzanie się tej kostki powolne, a więc zaznaczam sobie uchwyt, który jest tutaj, to musi być uchwyt na osi x-owej, muszę go tylko trafić, może zróbmy tak, przekręcam go w ten sposób, jeżeli ustawię go jakoś tak, to teraz on miał bardzo łagodne wejście w ruch i gwałtowne przyspieszenie pod koniec, proszę zobaczyć, rozpędzamy się i pach, i poleciała kostka. Tak to mniej więcej wygląda. Gdybym chciał zrobić odwrotnie, że kostka gwałtownie przyspiesza, od razu jest szybko, a później nagle zwalnia, to oczywiście ten ruch musiałbym wygiąć w zupełnie inną stronę, a więc ustawiłbym swoje wierzchołki krzywej jakoś w ten sposób. Proponuję sobie to przećwiczyć, aby dobrze zrozumieć, na czym polega zależność tej krzywej od ruchu. Teraz ruch zaczyna się gwałtownie, a później następuje zwolnienie kostki. Ok? Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Teraz, gdybym chciał, aby ten ruch odbywał się na przykład w taki sposób, że kostka porusza się po kwadracie, czyli zmienia swój kierunek, to musiałem zrobić coś takiego, żeby kostka poruszała się już nie tylko w jednej osi, ale również w drugiej. Miałbym wtedy ruch nie tylko jednowymiarowy, tak jak teraz. Teraz ruch odbywa się w jednym wymiarze, bo tylko na osi X. Pozostałe osie są całkiem stałe, mogę je nawet usunąć stąd i nie będzie miało to znaczenia. Natomiast gdybym chciał, żeby kostka poruszała się po kwadracie, to będzie ruch w dwóch wymiarach. Możemy zrobić coś takiego. Na początku resetuję scenę w Blenderze. Aby zacząć zupełnie od początku, dodam sobie kostkę. Tę kostkę ustawię może w takim miejscu, jak powiedzmy sobie punkt minus 10, minus 10. To będzie pozycja startowa. Mam nadzieję, że tutaj widać taki delikatny kwadrat. To jest kwadrat o boku 20 jednostek Blendera. No i teraz można byłoby założyć keyframe'a na położenie kostki w tym miejscu. Normalnie naciskam klawisz I, wciskam location. To jest w porządku. Jeżeli teraz ustawię się w klatce 20, przesunę kostkę do położenia, które ma zająć w klatce 20, znowu dodaję keyframe'a i tak dalej. Mogę robić to w ten sposób i jest to, mam nadzieję, dość proste i zrozumiałe, ale jest to też pracochłonne. Na razie zrobię to w taki sposób, aby pokazać, że można. Jeżeli zapomnę o jakimś keyframe'ie, to później ruch będzie zaburzony. W klatce 80 wracam do punktu wyjścia. Ostatni keyframe. Ustawiam tutaj koniec animacji. No i teraz, jeżeli puszczę, to kostka porusza się w taki sposób. To jest ruch po jakimś tam, po jakiejś trajektorii, która składa się z prostych odcinków i zakrętów pod kątem prostym. Ruch, ponieważ ustawiałem keyframe'y w tych narożnikach, odbywa się w sposób płynny. Rozpoczyna się od przyspieszania, maksymalnej prędkości, zwalniania i dlatego wygląda w miarę ładnie. Natomiast ustawić ten ruch można również w inny sposób. Chciałem to teraz przy okazji pokazać. To jest taka mała dygresja, a więc może zróbmy tak. Znowuż resetuję scenę w Blenderze, aby pozbyć się szybko keyframe'ów. Dodam jeszcze raz kostkę, ustawię ją w punkcie minus 10, minus 10 i teraz zamiast cokolwiek zrobić, zresztą może nawet wrócę z tą kostką do samego początku, zamiast cokolwiek kombinować z keyframe'ami, mogę włączyć automatyczne ich ustawianie. Robi się to za pomocą okna timelinera, wciskając guzik, podobny troszeczkę do nagrywania. To jest record. Rek. Mogę wcisnąć ten guzik i w tym momencie każda zmiana położenia obiektu, rotacji, skali czy jakiegokolwiek innego parametru będzie rejestrowana w krzywych F. To znaczy, że jeżeli teraz kostkę w tej klasce, w której jestem, czyli w pierwszej, przesunę z położenia środkowego do położenia, w którym ona ma zacząć ruch, to w tym momencie zostanie ustawiony keyframe dla niej. I teraz zakeyframe'owane jest automatycznie położenie. Mogę się przełączyć szybko do widoku z animacją i zobaczyć, że tak rzeczywiście się stało. Są tutaj krzywe, które jakoś tam widać, jest niebieska kreska. Mam zestaw parametrów, do których należy również rotacja i skala, proszę zobaczyć. Więc jest pełen zestaw wszystkiego, co tylko można było zakeyframe'ować, co łączyło się ze zmianą geometrii tej kostki. Może teraz, aby nie kombinować, wrócę spokojnie do widoku domyślnego. No i teraz, aby zrobić taki sam efekt jak poprzednio, klikam po prostu w klatkę 20 i przesuwam kostkę do położenia, które ma zająć w klatce 20. Automatycznie dodają się w tym momencie wszystkie klucze na położenie, rotację i skalę. Teraz mogę kliknąć w klatkę 40, przesunąć kostkę do klatki 40, klikam w klatkę 60, przesuwam kostkę do klatki 60,
klikam w klatkę 80 i kostkę przesuwam do tejże klatki, tu gdzie powinna stać w tej klatce. I to jest wszystko. Bardzo szybko można zrobić tego typu animację, korzystając z tej możliwości nagrywania. Teraz, ponieważ już nie będę korzystał z tego nagrywania, to wyłączę ten guzik, aby przypadkowa zmiana czegokolwiek nie dodała mi nowych keyframe'ów i możemy zobaczyć, co tak naprawdę się nagrało. To, co się nagrało, to już staje się widoczne pod taką dość sporą grupą krzywych. Wcisnę teraz klawisz Home, aby zobaczyć, jak te wszystkie krzywe wyglądają. No i jak widać, powstało mi tutaj sporo różnego rodzaju wykresów. No i super. Jeżeli uruchomię taką animację, no widzę, że kostka jest teraz w jakimś dziwnym miejscu, to ona będzie zasuwała w pionie elegancko wzdłuż takiego kwadratowego obrysu. To jest dokładnie to, co wtedy miałem ustawione w widoku od przodu byłem. Tak to wygląda. A więc w ten sposób można zrobić szybko animację. I teraz co możemy z tych krzywych jeszcze wyciągnąć? Załóżmy, że chciałbym, aby ta kostka, dochodząc do jednego z narożników, na przykład tutaj, zatrzymała się i przez chwilę stała nieruchomo. Jak takie coś zrobić? To jest taka rzecz, która jest bardzo prosta. Za pomocą krzywych można to uzyskać. Można to również było od razu ustawić, korzystając z nagrywania, ale teraz chciałem po prostu zmodyfikować tą scenę i pokazać, jak można pracować z tymi krzywymi. A więc chciałbym tutaj mieć pewną pauzę. To można zrobić bardzo prosto. Na początek, zanim do tego podejdziemy, chciałbym też zrobić tak, aby ten ruch kostki nie był taki łagodny, że ona zwalnia, dochodząc do narożnika, tylko żeby po prostu ze stałą prędkością zasuwała w takim kwadratowym kółku. O, jak ktoś widział kwadratowe kółko. No więc, żeby takie coś zrobić, muszę zmienić nachylenia krzywych, które tutaj są. Na przykład, jeżeli kliknę w Location Z, powiększę troszeczkę i spróbuję złapać za narożnik i przechylić tą krzywą, to się okazuje, że nie mogę niestety tej krzywej załamać w tym miejscu. Nie mogę wyprostować tego fragmentu, który jest zgięty. Góra jest ładna, prosta, natomiast ten fragment tutaj jest po prostu krzywy. Aby zmienić charakterystykę tej krzywej i pozwolić na załamanie tutaj, mogę zaznaczyć wszystkie te krzywe dla pewności, aby wszystko dotyczyło jakby całego mojego obrazu i wtedy mogę zmienić rodzaj uchwytu. To powoduje, że krzywe mogą być wtedy całkiem proste. Zmieniam rodzaj uchwytów przez naciśnięcie klawisza V i wtedy mogę wybrać różne rodzaje uchwytów. Ten rodzaj, o który mi chodzi, to jest uchwyt typu wektor. Wektor to jest uchwyt, który wygląda w ten sposób i pozwala mi na ostre załamanie pomiędzy jednym uchwytem krzywej a drugim. Proszę zobaczyć, mogę teraz niezależnie kombinować. Ta krzywa się będzie dopasowywać, niezależnie od tego, co dzieje się z drugim uchwytem, który sobie spokojnie stoi po prawej stronie. No więc teraz mam ruch, który będzie odbywał się w taki ostry sposób. Kostka nie zwalnia przed narożnikami. I chciałbym teraz, aby ona w każdym narożniku chwilkę poczekała. Można to zrobić, kombinując z tym ruchem dwuwymiarowym, wtedy, kiedy zastanowimy się, jak ten ruch się odbywa. Początkowy etap tego ruchu to jest ruch, który odbywa się wzdłuż osi Z. To jest ten pierwszy etap, tutaj. Wzdłuż osi X nie dzieje się żaden ruch, ponieważ cały czas współrzędna X-owa jest stała. To jest ten punkt tutaj. I widać to na wykresie dla osi X. X location jest tutaj stały. Na tym odcinku ruch się nie odbywa na osi X, natomiast odbywa się na osi Z. I oś Z to jest ten ukośny odcinek. I teraz po dojściu do samego szczytu trajektorii, tam gdzie Z ma wartość maksymalną, ruch na osi Z się kończy, a w tym właśnie momencie zaczyna się ruch na osi X, ponieważ tu jest współrzędna X-owa, która zaczyna się w tym momencie zmieniać. Aby ta zmiana nie nastąpiła od razu w tym momencie, kiedy Z dochodzi do maksymalnej wartości, muszę tę oś X przesunąć, a więc mogę wziąć ten wierzchołek i centralnie, naciskając klawisz G, przesunąć go w prawo wzdłuż osi X, odsunąć go na przykład tutaj, do tego miejsca. To spowoduje, że kostka, dochodząc do góry, zatrzyma się na chwilę, a dopiero po jakimś momencie zacznie podróżować wzdłuż osi X. Ale oczywiście przesunąłem tylko jeden taki uchwyt. To spowodowało, że nachylenie krzywej pomiędzy tymi dwoma skrajnymi keyframe'ami się zmieniło. To powoduje z kolei, że na tym odcinku kostka będzie poruszała się szybciej. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jest szybszy ruch, a później jest normalny, jednostajny. Chwila przerwy, szybszy ruch. No więc, aby zachować jednolitość tego ruchu i stałą prędkość, powinienem zapanować nad nachyleniem tego odcinka krzywej X-owej, który teraz jest nieco bardziej stromo nachylony. A więc muszę zmienić położenia także pozostałych wierzchołków, więc zaznaczę wszystkie te trzy wierzchołki i te wierzchołki również odsunę w osi X o jakąś stałą wartość do tego miejsca. O,
To powoduje, że nachylenie jest takie samo, jakie było wcześniej, a więc tak naprawdę zrobiłem tylko tyle, że krzywą x-ową opisującą ruch na osi x przesunąłem względem osi opisującej ruch, względem krzywej opisującej ruch na osi z. Teraz ten ruch wygląda tak. Mamy jeden punkt zatrzymania się, a później znienacka następuje jakiś dziwny skok. Można się zdziwić, patrząc co tu się dzieje, ale jeżeli spojrzymy na krzywe F, to okazuje się, że wszystko to powinno być zrozumiałe. Otóż w trajektorii ruchu początek jest dobry. Tutaj zasuwamy pod górkę, czyli na osi Z, co jest ilustrowane tą krzywą niebieską. Może włączę ją. OK, aktywna jest teraz niebieska. Mamy tutaj ten fragment ruchu. To jest ta krzywa niebieska, po której teraz się kostka porusza. Następnie Z się uspokaja i na tym krótkim odcinku tutaj, aż do napotkania zmiany na X, ruch jest zatrzymany. Tutaj nic się nie dzieje. Następnie na X zaczyna się ruch, który powoduje, że kostka przesuwa się w lewo. Dochodzimy do momentu, w którym jesteśmy w klasce 40 i w 40 klasce zaczyna się odbywać również ruch na osi Z, co widać nachyleniem tej niebieskiej krzywej tutaj, która teraz jest prosta. A więc składają mi się w tym obszarze dwa ruchy tak naprawdę. Ruch na osi Z i ruch na osi Y, skutkiem czego widać, że kostka zaczyna zasuwać na ukos, leci na skróty. Oczywiście chciałbym, aby ten ruch odbywał się tylko na osi X, żeby kostka leciała sobie całkiem prosto. A więc ten punkt, który jest tutaj na osi Z, również muszę odsunąć w czasie, łącznie z tymi dwoma, które są dalej. A więc naciskam G, przesuwam te punkty do tego miejsca. No i teraz zobaczmy, jak to wszystko działa. Przesunąłem, jest chwila zatrzymania, ruch do końca i później wszystko jest po staremu. Tutaj znowuż następuje jakiś dziwny skok. Proszę zobaczyć, kostka dochodzi do połowy i nagle znienacka przeskakuje do początku. Ten efekt jest związany z tym, że wyszliśmy poza czas naszej animacji. Proszę zobaczyć, co jest w timelinerze. Timeliner pokazuje od początku szary, jasny obszar z naszą animacją, a przesuwanie naszych keyframe'ów spowodowało, że wyszliśmy poza klatkę numer 80, w której nasz ruch poprzednio się kończył. A więc poza ten obszar tutaj już nie dochodzimy. Jesteśmy na końcu naszej animacji, ruch zaczyna się powtarzać od początku, nie dochodzimy do ostatniego keyframe'a, dlatego naszą animację trzeba wydłużyć. Zatem przesuwam wskaźnik bieżący na klatkę 90, naciskam klawisz E, aby tutaj był koniec animacji. Teraz puszczając wszystko od początku, widzę, że zatrzymanie odbywa się normalnie, a cała reszta ruchu jeszcze nie jest zmodyfikowana. No i postępując w ten sposób, mogę dodać teraz spowolnienie, które będzie odbywało się również w tym rogu. Ten róg znajduje się na wykresach tutaj. I teraz chciałbym poczekać z tym ruchem w kierunku osi Z w dół jakąś chwilę, a więc muszę znowuż tą krzywą Z trochę rozciągnąć. Przesunę ją jeszcze kilka klatek w prawo, aby tutaj odbyło się zatrzymanie kostki i dopiero później ona będzie leciała w dół. Dolatujemy w dół do klatki 70 i znowuż zaczyna się ten sam proces ze złożeniem dwóch ruchów, dlatego że nakłada mi się na ruch w osi Z w tym miejscu również ruch z osi X, który jest tutaj. Zatem oś x-ową również muszę przesunąć, robiąc jakby przestrzeń dla ruchu z, który musi się dokończyć w tym miejscu. Przesunę się aż dotąd i później od razu odsunę się jeszcze troszeczkę po to, aby w tym miejscu odbyła się chwila przerwy dla zatrzymania się kostki. Później będzie odbywał się ruch w osi x i tu również powinien przez jakąś chwilkę być w zatrzymaniu, a więc tak naprawdę teraz mój ruch powinien zakończyć się na klatce numer 120, czyli aż tutaj. Naciskam klawisz E i uruchamiam całość, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Mamy stop, tutaj jest również stop, w tym miejscu jest stop i tutaj również jest stop. A więc w ten sposób można stworzyć pewne modyfikacje tego ruchu. No i oczywiście, gdybym te krzywe teraz jakoś powyginał, mógłbym spowodować, żeby kostka przyspieszała na tej prostej, na tym prostym odcinku lub zwalniała, lub też żeby robił jakieś inne rzeczy, na przykład fikołki albo zmiany skali. Z tym, że to oczywiście doszłyby kolejne wymiary, kolejne osie i cała animacja stawałaby się coraz bardziej skomplikowana. Myślę, że to warto sobie przećwiczyć po to, aby dobrze zrozumieć zależności, jakie rządzą między tymi krzywymi, a ruchem, który odbywa się w widoku 3D. Dobrze, myślę, że w tym momencie warto dodać tutaj jeszcze kilka rzeczy. Otóż wspomniałem, że można nacisnąć klawisz V, aby zmienić rodzaj uchwytów. Teraz już pomijmy może sam charakter tego ruchu, chciałbym pokazać, co jeszcze można z tym V zrobić. Otóż jeżeli kliknę na dowolny keyframe, na przykład ten w tym miejscu tutaj,
który opisuje zmianę zachowania ruchu na osi X, to wtedy za pomocą klawisza V mogę wybrać sobie różnego rodzaju uchwyty. Uchwyt typu Free to jest uchwyt, który mogę modyfikować niezależnie po obu stronach keyframe'u. A więc mogę zrobić na przykład tego typu dziwny ruch. OK? Możemy zobaczyć, jak ta kostka się będzie zachowywała. Podróżując w ten sposób, odbywa się coś dziwnego. Jakieś takie dziwne zachwiania ma. OK. Możemy także zmienić ten uchwyt na przykład na wektor. To już było przed chwilką, żeśmy to uzyskali. Dzięki temu mogliśmy mieć ostre załamanie, tak jak zresztą w tym przypadku. Natomiast align na przykład to są uchwyty, które są różnej długości, ale zawsze znajdują się na prostej, która jest styczna do krzywej. Styczna, czyli taka, która przechodzi dotykając tej krzywej. Nie będę teraz sprawdzał definicji stycznej, żeby nie mieszać w głowach. W każdym razie myślę, że intuicyjnie można wyczuć, że zawsze jest jakaś taka prosta, która dotyka do naszej krzywej i te uchwyty na tej prostej muszą leżeć. Mogą natomiast mieć różną długość. OK? Tak to wygląda. Ostatni rodzaj uchwytu. To jest automatyczne. Oczywiście tutaj wszystko jest ustawiane już przez samego Blendera, chociaż można to później zmienić. Jest to taki jakby wyważony uchwyt, zależny od tego, co było przed i po danym keyframe'ie. No i ostatni uchwyt, teraz już naprawdę ostatni, to jest Auto Clamped. To jest uchwyt, który dopasowuje się jakby do tego, co było wcześniej. To jest automatycznie spłaszczony uchwyt, można go oczywiście przesunąć, ale jeżeli wybiorę ten Auto Clamped, to znaczy, że on dopasowuje się do krzywej, która była, a następny uchwyt, czy ten, który jest z prawej strony, opisuje mi krzywą taką, jaka ona może być, więc to mogę śmiało modyfikować, a ten, gdybym dał Auto Clamped, by się jakoś tam dopasowywał. Okay. Mogę wszystkie te uchwyty zmienić na Auto Clamped i zobaczmy, że się niewiele zmieniło. Została wtedy dodana jeszcze pewna płynność tego ruchu. To jest taki automatycznie wygaszany ruch. Kostka delikatnie zwalnia tuż przed dojściem do punktu krańcowego i również delikatnie przyspiesza. Okay. W porównaniu z uchwytami typu Vector, ten ruch kostki był łagodniejszy. Teraz ona chodzi tak bardziej mechanicznie. OK. Gdybym teraz chciał, by pewien ruch trwał bez końca, może usunę na razie te wszystkie keyframe'y, ustawmy się w klatce na przykład pierwszej, kostkę również ustawię w środku układu współrzędnych. Co by było, gdybym chciał, by taka kostka się obróciła? Oczywiście, można już zgadnąć, że wystarczy do takiej kostki dodać keyframe. A więc zróbmy tak, niech ta kostka obróci się wzdłuż osi Z. Mam teraz widok wzdłuż osi Z i w osi Z ustawiam w klatce pierwszej keyframe'a na wartość 0. Następnie w klatce, która może być na przykład klatką 30, ustawiam sobie wartość Z, która wynosi 180, co odpowiada jednemu półobrotowi. I również zakładam keyframe'a na tę wartość. Powoduje to, że jeżeli obejrzę sobie swoją krzywą, to ona wygląda tak, jak powinna. I to jest ruch, który odbywa się wzdłuż osi Z, zaraz pokażę od samego początku. Jest to ruch, który raz każe kostce się w połowie przekręcić. No i teraz tak, co by było, gdybym chciał, żeby ten ruch odbywał się bez końca, mógłby ktoś zapytać. Oczywiście, mógłbym złapać keyframe'a, który jest z prawej strony i umieścić go gdzieś bardzo, bardzo wysoko, powodując, że ta kostka się będzie powoli rozkręcać, później się będzie szybciej kręcić i ten ruch będzie trwał przez wiele klatek. To nie jest dobry sposób, dlatego że jeżeli moja animacja się wydłuży, to może mi zabraknąć miejsca za tym keyframe'em gdzieś tutaj. Mogę wyjechać w ten obszar, a tu kostka już się nie kręci. Lepiej byłoby przedłużyć tą krzywą w nieskończoność. I to można zrobić bardzo prosto, naciskając klawisz Shift-E. Shift-E włącza tak zwaną ekstrapolację tej krzywej. Ekstrapolację, czyli przedłużenie poza te keyframe'y, które ustawiłem na początku i na końcu. Jeżeli włączę to przedłużenie, to mam różne rodzaje interpolacji włączone. Mogę na przykład zrobić constant extrapolation. To powoduje, że moja krzywa teraz niespecjalnie się zmieniła. Zaraz zobaczymy, czy mogę coś tutaj zrobić. Nie mogę. A to dlatego, że constant w tym przypadku się nie stosuje za dobrze. Weźmy sobie liniową ekstrapolację. Jeżeli wezmę sobie ekstrapolację liniową, to moja krzywa zamienia się w linię prostą i ta linia prosta jest przedłużana. Przed rozpoczęciem animacji i poza animacją ma cały czas ten sam kąt nachylenia. To powoduje, że niezależnie od tego, gdzie ustawię się z animacją, tam kostka będzie zawsze się w stabilny sposób obracać. Teraz prędkość obracania się mogę regulować za pomocą nachylenia tej krzywej. Proszę zobaczyć, teraz zasuwa o wiele szybciej, ponieważ jak wiadomo, nachylenie krzywej to jest nic innego jak prędkość. Jeżeli ustawię tę krzywą na przykład tak, kostka się będzie kręciła bardzo powoli.
Oczywiście warto zrobić to w ten sposób, żeby po dojściu do końca naszej animacji następny fragment obrotu krzywej był zgodny z tym, co zaczynało się na początku, a więc kostka powinna być pod tym samym kątem nachylona, aby nie było widać takiego nieprzyjemnego skoku. No ale to jest ekstrapolacja, która pozwala mi przedłużyć ruch i wystarczy tylko ustawić go raz dla niewielkiego zakresu keyframe'ów, aby ten ruch odbywał się praktycznie rzecz biorąc w sposób nieskończony. Jeżeli moja animacja będzie o wiele dłuższa, mogę tutaj ustawić koniec, weźmy sobie na przykład tu, to wtedy nie ma znaczenia, ile jest keyframe'ów, ten ruch będzie się odbywał. Dotyczy to wszystkich rodzajów danych, które mogę tutaj ustawiać w krzywych, no i przydaje się, nie ukrywam. Można także zrobić krzywą cykliczną. To jest taki modyfikator, który powoduje, że ruch odbywa się w pewnym przedziale pomiędzy keyframe'ami, tak jak to ustawiłem, a następnie wraca do punktu wyjścia. Jeżeli zrobię coś takiego, to w tym momencie ten ruch jest cykliczny. No akurat teraz będzie to słabo widoczne, ale mogę próbować zmienić ten ruch i na przykład zrobić coś takiego. Proszę zobaczyć, kostka zachowuje się teraz tak, że zaczyna cały czas od tego samego momentu, od tego samego kąta. Mogę także zrobić ekstrapolację, która usunie ten ruch, no i to będzie wszystko. To, co jest ciekawe, to to, że mogę modyfikować swoją krzywą niezależnie od tego, czy ten ruch się odbywa, czy nie. Mogę na przykład w tym miejscu ustawić się, dodać nowy keyframe, powiedzmy sobie tu, i kombinować z tym keyframe'em, powodując, że ruch będzie mniej lub bardziej przebiegał łagodnie. Jakoś tak, coś takiego mogę zrobić również, jakoś tak mogę próbować wygiąć tą krzywą i to wszystko będzie się w czasie powtarzało. Proszę zobaczyć, teraz ten ruch wygląda w taki sposób. A więc łatwo można, kombinując z krzywymi, ustawić sobie taki ruch, który będzie przypominał różnego rodzaju działające maszyny, które powtarzają cały czas tę samą sekwencję obrotów albo przesunięć. Jest to bardzo proste, wystarczy tylko opanować krzywę. To nie jest jeszcze wszystko, ponieważ dopiero teraz zaczynają się ciekawe rzeczy, ale na to poświęcę osobny tutorial. Otóż, jeżeli nacisnę klawisz N, to wiadomo, że narzędzia włączają się w widoku 3D, natomiast w widoku krzywych F włączają się również narzędzia, które dotyczą krzywych F. No i o tych narzędziach chciałbym powiedzieć później parę słów, a zwłaszcza o tym, co można zrobić z modyfikatorami, których jest tutaj cała masa i można uzyskać dzięki temu bardzo fajny efekt. A to jest na przyszłość. Na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.